Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Wasz fotoreporter Sławomir Ziębiński. Jesteśmy na dworcu w Gdańsku w dniu 20 grudnia 2016 roku. No i zobaczcie Państwo, przedświąteczny ruch się zrobił duży, bo zawsze tu są korki, a dzisiaj jeszcze większe. Proszę bardzo, samochody są, ledwo jadą pomalutku, tak to widać na dworcu. Tam mamy budynek Lotos, się reklamuje, ale to jest budynek dawnego Centrum Techniki Okręgowej. No tam są różne teraz biura. Kiedyś to był topowy budynek stoczniowców. Projektowali tam różne konstrukcje stalowe statków. Tam też pracowała żona Andrzeja Gwiazdy, ona tu tak gwiazda. A tu mamy dworzec gdański. Wygląda tak, jeżeli do duża. I tu, proszę Państwa, mamy dworzec, a tutaj przychodnia kolejowa, która no, od dawna już jest w remoncie, kilka lat, ale w końcu tu ma powstać już, jest pod dachem, zrekonstruowana i tu ma być hotel, jeszcze jeden z hoteli blisko dworca Gdańska. Tu mamy Cinema City, tu kiedyś była krewetka słynna, taka restauracja rybna. A teraz, proszę Państwa, to jest kino, multikino, krewetka, no, cinema city, krewetka się nazywa. No i tutaj, proszę Państwa, jeżdżą też autobusy Arriva. Ja to widziałem w Bydgoszczy kiedyś, a teraz już dojechały do Gdańska. Prywatna firma, nawet pociągi mają Arriva. No, tam mamy Scandic Hotel. Kiedyś to było znane jako hotel Monopol dawniej. No i tam widzimy Mercury Hotel, wieżowiec. I jeszcze jeden wieżowiec. Także tutaj centrum Gdańska. Co ciekawe, ten wieżowiec Zieleniak znany, który tam teraz jest z reklamą Lotosu, on był budowany od góry. Technologia była taka, że go piętro po piętrze, najpierw dwa filary postawione, potem budowano od góry. No idziemy do Gdańska Głównego, do hali dworca. Tam mamy, tam była kiedyś szybka kolej miejska, miała tam swoje kasy, a teraz jest KFC. Generalnie dworzec ma być pozmieniane, bo ma być rekonstrukcja, bo ten stary dworzec mają to pozmieniać i wyrzucić te KFC i te wszystkie McDonaldy. Ma być normalnie dworzec przebudowany. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Tu mamy przyjazdy linii kolejowych, pociągi, kasy biletowe. A tu mamy Gdański Salon Fajki. Gdański Salon Fajki. Wszelakie hajki tutaj można sobie zakupić też. Można sobie zakupić różne te fajki i można sobie zapalniczki, różne rzeczy. Cygara nawet są. Co prawda nie kubańskie, ale są. No i bilety nawet sprzedają ZKM. Tu stare ryciny są na dworcu. A tu oczywiście 16.13 mamy dzisiaj. Tu oczywiście jest ochrona dworca. Musi być na dworcu. Ochrona dworca gdańskiego. No i tam mamy kasy biletowe, gdzie można sobie bilet kupić. No tutaj mamy osobne kasy jeszcze, dodatkowo kasy na te, o, choinka jeszcze jest ładna, stoi. Kasy mamy na te super ekspresy krajowe. Informacja, też kolejka stoi. Idziemy tutaj. Przyjechała jakaś pociąg przyjechał. No, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. To nie jest Pendolino, tylko to jest szybka kolej miejska. Nowy akurat skład. Pojechał. Szybka kolej miejska. I jedziemy dalej. Tam jest widać już dworzec Gdańsk Główny. Jesteśmy na dworcu, starym bardzo dworcu Gdańsk Główny. I tam stoi ekspres. Ale to jest Intercity, a nie do kawy. No. Tutaj mamy biura dworcowe i wychodzimy tutaj
tą stronę. Znowu obeszliśmy dworzec, jesteśmy przy Cinema City. Także proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że tu jest Podwale Grodzkie 2. O, lampa się świeci. I tak to wygląda dworzec gdański w dniu przedświątecznym Bożego Narodzenia. Za chwilę będzie Wigilia, już w tym tygodniu. I dlatego składam życzenia wszystkim zdrowych, wesołych świąt, dużo radości i błogosławieństwa dziecięcia Bożego Nowonarodzonego. Szczęść Boże! Sławomir Ziembiński, Wasz fotoreporter.